Doberek! Dzisiaj dla odmiany zaczynamy walce, ponieważ natrafiłem akurat, kiedy robiłem sobie questy, na bardzo fajną walkę, a mianowicie walczymy z Legionem, jak widzicie. Ja generalnie bardzo lubię te jednostki Legionu, to są jedni z moich ulubionych. Bo Legion jest bardziej zbudowany, jeśli chodzi o AI, pod walkę taktyczną. Czyli mamy tutaj dużo pasywek stricte defensywnych. Co ja bardzo lubię, bo ja bardzo lubię, kiedy przeciwnicy też używają jakichś umiejętności, żeby nie ginąć aż tak łatwo. Właśnie dlatego tak bardzo lubię Legion, to jest chyba nawet moja ulubiona frakcja w tej grze. Bo po prostu bardzo przyjemnie się z nimi gra, czy bardziej przeciwko nim. Dobra, ale przechodzimy, oczywiście pan Legionista nakłada ani kroku w tył, czyli jedna... To jest okej umiejka, to jest okej umiejka. Zdaje 15-19 obrażeń, rzuca na odległość 7 metrów, czyli czyli opuszcza walkę, tak? Tak to by można przetłumaczyć. Oczywiście nie zawsze, bo jeśli na przykład teraz by zaatakował stojąc tutaj, w tym tutaj miejscu, to by go nie odrzucił, bo to jest haker, więc go nie może odrzucić. Ale w przypadku, jeśli walczymy na jakimś otwartym polu, no to jest bardzo często po prostu odstąpienie od walki. I trafienie krytyczne, czyli wrażliwość. Więc jeśli się trafi raz krytycznie, to już później będziemy mieli tak naprawdę, jeśli atakujemy cały czas tym samym atakiem, to będziemy mieli już zawsze wtedy atak krytyczny. Więc to jest też bardzo fajna rzecz. I nie ma aż tak dużo umiejek, które wrażliwość nakładają w tej grze. Chyba była jakaś zwykła umiejka, wiecie, te umiejki aktywne, które tutaj mamy. Nie wiem, czy nie było przypadkiem u Rogue'a, czy wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, jakoś się nazywa dalej. No dobra, u stratega, chociaż strategiem tam haker nie nazwał. Ale wydaje mi się, że to było tak, że jeśli jednostka kończy turę chyba tam z dwoma czy więcej przeciwnikami niedaleko siebie, to nakłada na nich status wrażliwy, nakłada na jedną z nich, na najbliższą chyba, tak się wydaje, że to było. Dobra. Tam widzę, jest emisariusz, który ma bardzo dużo HP, więc spróbujmy go zaatakować. Czy udałoby się dwóch naraz może? Nie, nie uda się. Już to widzę od razu, że się to nie uda, więc spróbujmy go tutaj zaatakować w taki sposób. Zadano mu 18 obrażeń, ale chcę, żeby Patrinus miał jakiegoś sojusznika w pobliżu, żeby mógł zaatakować i chyba... O nie, nie będzie miał, dobra. Zmieniam zdanie, nie będzie miał sojusznika w pobliżu. No chyba, że podejdziemy tak dziczkiem. Może to robi jakiś sens. Ale najważniejsze jest to, że Arnen straszydło jest... Okej, już nie jest związany walką. Już zapomnijcie o tym, co powiedziałem. Niestety tutaj się boję tego sapera, bo on robi tak jakby pole minowe, można by to tak nazwać. Czyli bierze pewien obszar. Będzie krytyk? Nie, nie ma krytyka niestety. Bierze pewien obszar, robi tutaj coś takiego, taki trochę stożkowaty obszar. I każdy, kto w to wejdzie, tam chyba, to jest osłabione akurat, tylko jeden atak okazyjny i wtedy to się kończy, ale jeśli mamy u nas to, to wydaje mi się, nie, to było chyba, nie było przypadkiem też umiejka aktywna, że atakuje trzech przeciwników, atakuje właśnie trzech przeciwników i chyba turę im wyłącza, nie, czyli nie mogłem już atakować, tak mi się wydaje, że to jakoś tak było. I to jest generalnie bardzo, bardzo fajna umiejka. Aplauzu użyć? Myślę, że zaoszczędzę na aplauzie troszeczkę, bo musimy zaoszczędzić właśnie tych trochę punkcików. Więc skończymy turę. No, dobra, skończyłem. Dziękuję. I tak, dlaczego chciałem zaatakować tego emisariusza? To dlatego, że jeśli teraz trafimy krytyka... No, niestety krytyk nie wszedł, bo Patrinus ma tylko 10% krytyka, co jest wciąż bardzo dobre. Ale jeśli by wszedł teraz ten krytyk, to byśmy mu zadali krwawienie. A krwawienie nie zadaje jakichś określonych obrażeń, tylko zadaje 20% punktów zdrowia, tak? To jest 20%? Tak, 20% ze wszystkich punktów zdrowia. Użyjmy zachęty. Zachęta się przydaje tak naprawdę zawsze. Jak ją sobie tak zaupgrade'owaliśmy tą książką, czyli tą książką Mistrzostwa Umiejętności, to ma naprawdę teraz ogromny zasięg i jest naprawdę świetno. Uwielbiam tę umiejkę, bardzo często ją używam. O! A tak, bo to jest przecież pojedynkowicz. Pojedynkowicz ma tutaj szarże, jak widzicie, i spowalnia też swoich przeciwników. Więc mamy tutaj dwóch pojedynkowiczów, oni nie są jacyś super straszni. Teraz tak, przebiegnijmy się tutaj, bo wiecie, my też mamy parę trików, w których możemy użyć. A, bo tutaj mamy legionistę, który ma 35% gardy, no tak. Ale to w takim razie dlaczego on... No nie, to 35% ma tylko tej gardy. To powinniśmy mu 6,5 obrażeń zadać. Swoją drogą, ta zbroja Legionu jest naprawdę świetna, bardzo mi się podoba. Pójtowa zbroja bojowa Legionu.
Początkowo takie pancerze nosili tylko kapitanowie, teraz jednak są powszechne wśród ciężkich wojowników Legionów. Dobra. Więc się zastanawiam, dlaczego my tylko dwa obrażenia zadaliśmy, bo nie ma tutaj żadnej umiejętności, nie? Zobaczmy, to co daje? Odbicie. A, to on pewnie miał odbicie na sobie. Możliwe, że miał po prostu na sobie odbicie. Czy to zada... Nie zada wystarczająco obrażeń. Tutaj 5, 8... A, dobra, nie mogę się... A, nie, mogę się... Mogę się użyć jednak. Czy miałoby sens spróbować tutaj rzucić bombkę? Tak, miałoby sens, więc rzućmy bombkę. I może Anusz wejdzie krytyk na... No dobra. Wszedł krytyk na Arnenie jest straszydle. Aczkolwiek wolałbym, żeby na tym legniście wszedł, ale i tak nieźle. I tak jest całkiem fajnie. I możemy jeszcze spróbować użyć tego. Bo to jak widzicie, on nie odstąpił teraz od walki, tylko wykonał atak okazyjny. I do tego oczywiście rzuciliśmy nożem, więc też go już dokończyliśmy. I chyba dostaliśmy za to punkty? Nie zauważyłem, czy dostaliśmy punkty. W każdym razie strasznie z dupy pozycję wybrał. Czy możemy go tam jakoś... Nie, no bo Witkrów jest tutaj, a jak nie ma, więc go nie odrzucimy. Więc spróbujmy tutaj jakoś klepnąć. Czy się uda? Niestety to nie odrzuca. A jak ja bym wybrał... Jak ja bym zrobił coś takiego? O, patrzcie! A nie, dobra, jednak sej. Ej, ale byłem już poza zasięgiem. Teoretycznie byłem już poza zasięgiem. Bo tutaj już było poza jego zasięgiem, więc się zastanawiam, jak to działa. Tutaj powinno być tak, że jeśli wybiegnę poza jego zasięg, to ostatecznie mnie nie może trafić. Wydaje mi się, że tak to jakoś powinno działać. Dobra, Astianem teraz zaatakujemy tego pojedynkowicza. Bo on teraz może zaatakować tylko Astianem. Bo nie chcę, żeby mi jakiś większy szkód tutaj powyrabiał. Zaatakujemy legionistę Ludinusem, a to dlatego, że nałożymy na niego destabilizację. No właśnie, widzicie, trzeba mieć taktykę, bo legion to jest też przy okazji jedna z trudniejszych frakcji do walki. Więc teraz Kelpi zaatakuje. Ciach! Kibiu! Ciach! Biegiem! Szarować! Ha! Pa! Umieraj! Wykończenie! Ciak! Nie wiem do końca, jaki dźwięk wydaje penetracja włócznią na wylot, więc używam słowa ciach. No i mamy ten łuk legionu i tasak. Nie wiem, czy ten tasak jest aż tak dobrą miejką, żeby go używać. Ale weźmiemy, jak najbardziej weźmiemy, zawsze się może opłacić jakoś. Czy ja mogę te rybki, bo tak trochę, bo tak właśnie jak zanim tutaj zaatakowałem, czy zastanawiałem, co tam te rybki robią, bo nie mogę ich w ogóle zebrać. Tutaj tych pól musimy strzec od 20 do 6 nad ranem, niestety nam się to nie uda. Chodź, czekajcie, uda się, bo tutaj wciąż są ci. Tutaj są ci od questa dalej, to jest naprawdę. Tak, są ci od questa, tak? Ejże, wygląda to, że staruszka lub wynajęła najemników. A to ci niespodzianka. Tak się jednak składa, że wezwaliśmy posiłki. No dobra. W takim razie atakujemy. Atakujemy tych przyjemniaczków. I to są banici, nie? O, to nie są zaskakująco banici. A to jest straż chyba. Czy mi się wydaje, że to jest straż? Tak, to jest straż przecież. Co tutaj robi straż? O nie, rozkaz ataku. To już jest po nas, jesteśmy zgubieni. To mi się wydaje, że zdaje tak ze 160% obrażeń. Ten rozkaz atakuje, jeśli atakuje i ten. Jeśli atakuje ten taktyk sam kogoś, to nie jest związany walką, więc bardzo mocno. Aj, te jeszcze są przeciwnicy. Dobra, to dobrze, że to zauważyłem, że tutaj ktoś jeszcze jest. W takim razie tutaj pójdzie Price. Tigerska pójdzie tutaj. Hacker. Nie no, to hacker po to by to trzymać z tyłu. Z tego co widzę... O nie, wymuszone odstąpienie. Najgorsza umiejka możliwa. No dobra, no to trzeba ich rozwalić w takim razie. Tylko tak, co ja bym zrobił, to Patrinusa bym tutaj przekierował. I może Price pójdzie tak. Dobra, bo Price chciał, żeby mi trochę punkcików zespawnował. Dobra. I teraz weź tam, no w sumie wrócę na swoją pozycję wcześniejszą. Atakuje i widzicie teraz, co to jest? A nie. Czekajcie, Adak? A, to jest pewnie ich bohater po prostu, nie? Tak, to jest zapewne ich bohater. A, on nie jest taktykiem, on nie ma tego noża taktyka. Z tego co widzę. Więc tak, rzut toporem, może wejdzie krytyk? No, to jest tak naprawdę fiszowanie po krytyki z tym toporkiem. Taka prawda. Dobra.
Atakuje taktyk, na szczęście atakuje feta, więc za dużo obrażeń. No właśnie, za dużo obrażeń to mu nie zada. Ale widzicie, nawet pomimo tego, że 40% mniej obrażeń, to to nie robi dużej różnicy. Ale dobra. Atakujemy go teraz 23 do wydodu. 42 obrażeń. Właśnie dlatego Fet jest taki mocny, dlatego to zmierzenie jest takie mocne, bo to jest naprawdę według mnie S umiejka, czyli umiejka na S, czyli jedna z najlepszych umiejek. O, tutaj możemy załatwić koleżkę i dostaniemy punkcik za to. Więc właśnie to jest jedna z lepszych umiejek, bo ogromne obrażenia są zadawane. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przydatne to jest. O. A Stianik zaatakuje tego porucznika. Ci tutaj będą atakować. Na szczęście już jednego... Nie, tak, jest jednego mniej? Tak, tak, bo załatwiliśmy tego tutaj. No. Niestety Kelpie nam zaczęła krwawić, co jest bardzo, bardzo słabe. Bo ona będzie tak, że tam... Tak będzie tam dużo życia tracić. Mnóstwo życia będzie tracić niestety. I to jest przykre. To jest bardzo, bardzo przykre. No bo zobaczmy, ile straci. Tylko jeszcze przejdźmy jakoś tutaj. Użyjmy wychów. Żeby... czekajcie, możemy tutaj podejść jeszcze jedno. To wolę tym czterem. Wolę tym czterem nałożyć. Kurde, zapomniałem, że pod altem można zobaczyć zdrowie wszystkich. A pod prawym tak, dobra, pod prawym altem też można. Z tego co widzę. O, i dali nam okazję, no, żeby tutaj haker zaatakował. I nałożył trucizny przy okazji. O, jasne, ani haker, czy nawet lubią bardziej. No i to ja rozumiem, bardzo lubię, jak się wszyscy tutaj zaczynają lubić ze sobą. Ta, DOT tutaj na pewno może być potrzebne. DOT, czyli Damage Over Time. Co robi Instinct? To jest bardzo fajne. Damage of the Overtime, czyli obrażenia po prostu, które otrzymujemy z czasem. Dobra, rozwalmy tego tutaj przyjemniaczka i biegniemy tutaj. Tak, też bardzo mi się podoba, jak widzicie, ale to już mówiłem. To już mówiłem, jak kończyliśmy scenariusz Tiltren, że bardzo lubię w tych questach fabularnych to, że jak widzicie, one są bardzo dobrze zrobione. Bo mamy tutaj, jak widzicie, otoczenie, mamy tutaj błoto, mamy tutaj mgłę. Też, jak jeśli się dzieje jakaś bitwa, to jak widzicie, włócznie są, znaczy jakaś większa bitwa, nie? To włócznie są porozrzucane, są jakieś przeszkody, na przykład palące się stosy drewna. I to jest też fajne. Są od razu też te chmury trucizny. O, krytyk akurat. Są właśnie te chmury trucizny po mapie porozstawiane. Nie te, które haker stawia. Znaczy te, które stawia haker, ale to nie haker je stawia, ani kto inny. Tylko one już są od samego początku bitwy, bo to są elementy scenografii. I to jest coś, co bardzo mi się podoba w tych questach fabularnych. Dobra. Teraz atakuje pan Piechuronis, więc... No niestety. Tak naprawdę to ten kart praktycznie nigdy nie dostaje tych krytyków. Patrzcie, ma 22% trafienia krytycznego, więc on powinien co piąty atak powinien mieć ten krytyk. Ale on zawsze dostaje. Albo kiedy przeciwnik już ma. Już ma, nie wiem, 5 HP, albo kiedy jest przeciwnik, który ma bardzo mało HP. No, maksymalne HP oczywiście mam na myśli, na przykład 30 albo 40, bo to też jest niewiele. Więc na pewno. Na pewno to jest całkiem słabe. Chyba, że ci piechurzy może mają też minus crit received, czyli minus otrzymywane krytyki. Też możliwe w sumie. Ale ja wątpię, żeby mieli. Bo to już był oszuk, jest mniej w tym momencie ich niszczymy, dlatego że mamy już mobilizację i tak naprawdę. Haker z mobilizacją to jest haker Terminator. Taka prawda. Dobra. Terhat mocno obrywa, o właśnie. Ale on w razie czego ma też tę wolę, może jej użyć, kiedy chce. Powinienem móc zaatakować tutaj, tak? Tak, mogę dwóch na raz zaatakować i rozwaliliśmy tego tej przyjemniaczka. A nie mamy już w ogóle punktów odwagi. Wiem, że tutaj mamy dużo tych punktów odwagi. O! I możemy rozwalić tego piechura. Ale fajna jest ten gniew. To będzie rage raczej w angielskim tłumaczeniu. Bardzo, bardzo go lubię. Bo patrzcie, 44%, 44 damage'a. Czyli czekajcie, no to 22 damage'a jest normalnie. I jeszcze jeśli to jest zabójczy cios, to nakłada furię na Tigeskę, więc to jest naprawdę świetna umiejka. Nie tak świetna jak pierwsza pomoc, ale jak kupimy te książki, od których można się uczyć różnych umiejętności, to wtedy możemy mieć i pierwszą pomoc, i gniew razem.
A jakbyście nie wiedzieli, to te książki, którymi można się uczyć umiejętności, można kupić w miejscach ćwiczeń bractwa, które są porzucane na mapie. Tak mi się wydaje, że w każdym regionie jest jakieś jedno miejsce ćwiczeń bractwa. I tam generalnie można kupować właśnie te książki, można dokonać respecjalizacji jednostki i można kupować książki mistrzostw umiejętności. Czyli po prostu, że jakaś umiejętność staje się lepsza. Ludin zaatakuje tego piechura, żeby mu destabilizację nałożyć. Przyda nam się. Bojcie, w tym momencie tak naprawdę dostaje 35% więcej obrażeń. Więc to jest bardzo, bardzo przydatne. Strzelamy i widzicie, dużo mniej obrażeń byśmy zadali, gdybyśmy nie mieli tej destabilizacji. No to... O nie, weszliśmy w pułapkę Price'a. Obawiam się, że on teraz może dostać jakąś kontuzję za to. W ramach kary za jego niesubordynację. Ale mówi się trudno, prawda? Mówi się trudno, dostaje najwyżej kontuzję, to mu wyleczymy na szybko. Dziczek rozwalił piechura. Ale no z dzikami to nie ma... Z dzikami to nie można sobie pogrywać, bo nie wiem, czy wiecie, ale dziki... Dziki naprawdę potrafią człowieka porządnie poharatać. Zresztą no to jest oczywiste, że dzik jest mocny, prawda? Tak samo na przykład łoś, nie? Wiele osób myśli, że łoś to jest taki spokojny przyjemniaczek, który nic nie robi. Taki kolos ogromny, nie? Spokojny kolos. A... O, dziwna buła. A jak się łoś zdenerwuje, to on potrafi zmasakrować samochód. Więc też trzeba uważać, prawda? Trzeba na to uważać. Patrinus ma nowy poziom. Co mu dajemy? Krytyka ja bym mu dał troszeczkę, wiecie? Chociaż siła też by się przydała, ale krytyka potrzebujemy. Na nim. Dobra. Zobaczmy, czy to faktycznie Witkrów miał tę umiejkę ognia zaporowego. Tak, widzicie, ognia zaporowy. Więc to jest bardzo fajne. Dobra. Ruda żelaza, korony, dziwna bulwa, łódowa. Węgiel też jest. I uszkodzony sztylet. No to raczej słabe rzeczy. Dobra. Ha! Dobra robota. Co za krwawa jatka. Teraz, gdy wszyscy są już martwi. Jak się dowiem, dlaczego zaatakowali moją winnicę? Zamierzycie wylegiwać się na tych polach do końca życia? Muszę się dowiedzieć, kim byli ci ludzie. Inaczej moja rodzina nie zazna spokoju. Czy mieli jakichś wspólników? Jeśli się dowiecie, zapłacę podwójnie. Weźmy na początek tę dziwną roślinę, którą mieli przy sobie. W Gossenbergu się tak nie widuje. Tropiciele mogą mieć jakieś informacje na ten temat. Żyją w dziczy, podróżują z prowincji do prowincji. Oni najprędzej będą wiedzieć, co to za roślina. Dobra, czyli teraz musimy zapierniczać przez pół mapy do... Tak, musimy zapierniczać przez pół mapy do traperów. A nie, żebym zaczekał. Dobra, więc to miejsce ćwiczeń bractwa jest tutaj, jak widzicie, w tym miejscu na mapie. I tam można właśnie te rzeczy kupować. Tiltren jest tutaj. Tak jakby ktoś nie wiedział. Ile mamy hajsu? 367 plus jeszcze 174 na plusie będziemy mieli za niedługo. Tutaj widzę, mamy traderów, ale raczej nie zdążę dojść, nie? Bo tutaj zaraz nam się zmęczenie podwyższy i raczej się nie uda tak dokonać, zobaczmy. Chociaż? Nie, dobra, uda się bez problemu. Węgorze poproszę i piwsko, chociaż w sumie nie będziemy piwska brali za dużo, bo kupimy sobie gossenbergskie wino, które jest dużo, dużo lepsze. Zobacz, tutaj mamy krótka taktyka. Jest lekka, ale ma wzmocnione szwy. No niezbyt. I Cinquela Inkwizycji. To jest Amok? Co robił Amok? Nie przepadam za tym okiem. Znaczy, Amok ci może wydawać bardzo, bardzo fajną mimiko. Natomiast on się nie przydaje aż tak bardzo, jakby się mogło wydawać. Płacimy wypłaty. Jakby to można było nazwać? No nie wiem jak inaczej na to mówić. Bo żołd, tak, żołd tutaj będzie idealne. No bo nie wiem, czy dopiero teraz na to wpadłem, żeby użyć słowa żołd. Ale jest idealne. Nie wiedziałem, że myślę w swoim życiu takie idealne słowo. Żeby określić płacenie nagród za płacenie wypłaty moim żołnierzom. Ale się jestem zajebisty, tak, jestem narcyzem, wiem. Przez codziennie przez 10 godzin dziennie średnio wpatruję się w moje zdjęcie, w mój obraz w lustrze i wzdycham, jakie to jestem zajebisty. Dobra, jakieś zadania masz dla mnie? Bernantes z drużyną, biorę. Oczywiście, że biorę, zawsze biorę. Zabiję, kogo mi dacie. Ostatecznie to jestem tutaj od zabijania, nie od obijania się. Nie zrekrutujemy nikogo, nawet jakbyśmy chcieli, bo właśnie 360 hajsu, żeby zrekrutować jednego człowieka. To jest absurdalne. To tutaj się bomby robiło? Zobaczmy. Nie, to nie tutaj się bomby robiło. Bomby się robiło u aptekarza. Dobra, zróbmy sobie tak z... A, w opór zróbmy tych bombek.
Lekarstwa. No lekarstwa nie zrobimy, bo brakuje nam irysów śnieżnych. A gdzie tutaj mamy nasze lekarstwa? Zobaczmy. Lekarstwa, lekarstwa, lekarstwa. Gdy my tutaj mamy lekarstwa? Czy skończyły nam się wszystkie lekarstwa? No to wygląda, że nam się niestety skończyły. Więc w takim razie Joren... I z tego co widzę, patrzcie, możemy przepytać Jorana Towerdarka. A to wszystko takie pogwałcone. Kto mógłby zrobić coś takiego mojej rodzinie? I dlaczego? No tak. Bo on przecież wrócił. Potem wrócił, jak pamiętacie, był tutaj ten quest fabularny tutaj, w Starym Dworze, gdzie zabili jego wuja. To był wuj, tak mi się wydaje. Dobra, przepytajmy go. Użyjmy tej dziwnej bulwy. Dziwna bulwa? Nie. Obawiam się, że nie kojarzę. Mój wuj pewnie by wiedział. A ja jestem ledwie uczniem. Na pewno znaleźliście to w Verschrus? Gdybyście mieli tego więcej, chętnie odkupię. Kto wie, można by z czegoś takiego stworzyć. Można by coś z tego. Można. Kto wie, można by z czegoś takiego stworzyć. Nie wiem, co to za tłumaczenie jest, ale jest dziwne. Zdecydowanie dziwne jest. Musimy kupić troszeczkę jedzenia, bo brakuje nam, zaczyna mi go brakować. Jeszcze kapustę kupię. Dobra, czy możemy coś sprzedać ostatecznie? Może nie tobie. Tobie nie sprzedaję, kurde, bo mnie chcesz ukantować. Znaczy. Nie wiem, w sumie. Nigdy nie kupowałem tego grzyworostu. I to jest pewnie do zmiany. Do zmiany włosów, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, no tego im nie sprzedajemy, bo to i tak mało kosztuje. A się zawsze może przydać jakoś. Dobra, brygantyna bractwa sprzedaję. Bo ta brygantyna bractwa to jest straszne, strasznie słabe. Mistrzowski dublet też sprzedam, bo jest słaby też. Sztylet herszta. Ten sztylet herszta jest słaby, więc go też sprzedaję. Pokryta żelaza mrodela. Ej, to 48 kosztuje, a pamiętajcie, że to my to wykraftowaliśmy, więc ja to sprzedam. To jest ciekawe. No i ten fetysz starożytnych, ile on by kosztował? 40 tylko, ale ja go będę zachować, tak jak mówiłem. Jeśli sprzedamy teraz ten fetysz starożytnych, to my już go nie odzyskamy. Nie odzyskamy go już dlatego, że to jest jednorazowy trinket i wolę nie sprzedawać właśnie tych błyskotek, czy tam akcesoriów. Bo większości akcesoriów się nie da wykraftować ponownie. Jest kilka, które się da wykraftować, jak znajdziemy na nie przepis, ale są takie, których się po prostu już nie da znowu wykraftować, bo są jednorazowe. No dobra, dobra, ale ja myślę, że to będzie wszystko na ten odcinek. Dzisiaj taki bardziej casualowy odcinek, bym powiedział, bo skończyliśmy już tak naprawdę serię z Age of Darkness, za niedługo też będziemy już Grandet kończyć. Ale dobra, ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to byłbym bardzo miły, gdybyście zostawili łapkę w górę oraz jeśli podobały Wam się moje filmy, gdybyście zostawili subskrypcję, też by było naprawdę super. Ale ja się będę z Wami żegnać. Życzę Wam miłego dnia i pa pa.